Masz problemy ze snem, źle zasypiasz, budzisz się rano zmęczony, wybudzasz się w nocy, to ten materiał jest właśnie dla Ciebie. Witajcie moi drodzy, z tej strony Jan Kes. Ostatnio dostaję bardzo dużo pytań, również od swoich podopiecznych odnośnie snu, że mają problemy z zasypianiem, jeżeli już zasną, to się wybudzają w nocy, albo znowu rano, zmęczenie ich doskwiera, a że ja borykałem się bardzo długo z tym problemem, znalazłem kilka czynników, które miały u mnie znaczenie, które się sprawdziły, więc chciałem się dzisiaj z Wami nimi podzielić. Jeżeli chodzi o sen, ma bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie naszego mózgu i całego układu nerwowego. Ponadto bezsenność wpływa tutaj na regulację apetytu, podnosi poziom kortyzolu, hormonu stresu, obniża poziom testosteronu, zaostrza stany zapalne w naszym organizmie, zmniejsza odporność i zmniejsza również regenerację naszego organizmu podczas snu. A więc teraz kilka takich kluczowych czynników, które u mnie miały znaczenie. Pierwsze, zbyt późno spożywany posiłek. Jadłem godzinę, pół godziny przed snem, organizm nie zdążył tego strawić, ja się kładłem, wszystko zalegało na żołądku i w efekcie nie mogłem zasnąć. Drugim takim czynnikiem jest zbyt późne wykonywanie treningu. Trenowałem godzina 20, 21, 22, wracałem do domu nabuzowany, kładłem się 2-3 godziny, leżałem, totalna bezsenność. Trzecim takim czynnikiem, no to jest tutaj stosowanie suplementów, różnego rodzaju stymulantów, przedtreningówek, spalaczy, tłuszczy w godzinach wieczornych. Ktoś wykonuje trening, powiedzmy 18, 19, zażywa przed treningiem, przedtreningówkę, mocny spalacz, organizm się tutaj napędza, pompujemy tą krew do mięśni, następuje pobudzenie całego organizmu, później wracamy do domu i przez 4, 5, 6 godzin on na takim tempie pracuje, że nie ma szans, abyśmy zasnęli. To samo wiąże się z spożywaniem tutaj przed snem kofeiny, mocnych herbat, czyli kawy, mocnych herbat. Nie polecam tego stosować, jeżeli chodzi tutaj o problemy ze snem. Kolejnym takim czynnikiem, który jeszcze u mnie miało bardzo duże znaczenie, no to jest dostęp świeżego powietrza w pomieszczeniu, w sypialni. Jeżeli miałem okno zamknięte, występuje ta duchota w pokoju, że tak powiem, nie ma szans, żebym zasnął, a jeżeli już zasnę, to będę się budził co pół godziny, nie dotrwam do rana w jednym śnie. Nie ma takiej możliwości. Muszę mieć to okno otwarte, ewentualnie przez cały dzień przewietrzyć ten pokój. I ostatnią już taką kwestią, no to są sytuacje stresujące. Przed snem nie zastanawiajmy się, że szef nas opieprzył, że mamy jakieś problemy, nie wiem, finansowe. Zostawmy to sobie w trakcie dnia. Przed snem starajmy się tutaj wyciszyć, odpocząć. No i też nie używajmy tutaj komputera, telefonu ani telewizora. To jest jeszcze jedna ważna, kluczowa kwestia. Ja osobiście bardzo długo pracuję do 12, do 1, do 2 w nocy na komputerze, no i później mam problemy z zaśnięciem, bo mnie pieką oczy. Ustalmy sobie jakieś stałe godziny, ale o tym jeszcze powiem za chwilkę, bo jeżeli chodzi o czynniki, które mają tutaj wpływ, no to jest m.in. właśnie zbyt późny trening, stosowanie stymulantów przed treningiem, picie kawy, mocnej herbaty, brak dostępu świeżego powietrza w pokoju, stresujące sytuacje, no i nie wiem, czy już wspomniałem o zbyt późnym wykonywaniu treningu. No i teraz kilka takich czynników, które warto wprowadzić i które powinny zniwelować powyższe problemy. A więc zaczynamy. Pierwszym takim czynnikiem jest spożywanie posiłku na około 2-3 godziny przed snem, ale warto, aby składał się tutaj w dużej ilości z węglowodanów. Węglowodany, serotonina. Serotonina pełni funkcję neuroprzekaźnika w naszym organizmie. W późniejszym etapie zamienia się na melatoninę. Jeżeli chodzi o serotoninę, pełni ona tutaj funkcję właśnie takiego wyciszenia naszego organizmie, polepsza tą jakość snu, odpowiada za regenerację nocną. Także węglowodany tutaj na noc jak najbardziej są wskazane. Nawet bym to zrobił kosztem białka i kosztem tłuszczy. Także zwróćmy uwagę na posiłek. Drugą taką kwestią, no to jest ograniczenie na pewno kofeiny, wszelkiego rodzaju stymulantów przed snem. Negatywnie to wpływa, uwierzcie mi, że jeżeli pijecie kawę, trenujecie wieczorem, no to nie spożywajcie tutaj żadnych stymulantów. Trzecią kwestią, no to jest właśnie przesunięcie treningu w miarę możliwości na wcześniejsze godziny. Jeżeli ktoś pracuje na rano, niech zrobi od razu ten trening po pracy. Jeżeli ktoś pracuje na drugą zmianę, no to wtedy już za bardzo się tego nie da uniknąć. I wiadomo, że zrobi ten trening wieczorem, ale jeżeli mamy tylko taką możliwość, no to ograniczajmy. Kolejna kwestia, no to jest przewietrzenie tutaj pokoju. Ja osobiście bardziej preferuję uchylić minimalnie okno i spać w takim chłodnym pomieszczeniu przez całą noc. U mnie się sprawdza to idealnie. Jeżeli tylko zamknę okno, wszystko się pieprzy, w nocy się budzę, rano wstaję niewyspany. Także okno otwarte przez całą noc. Kolejnym czynnikiem, wyrzucamy wszystkie tutaj jakby światło ze swojego pomieszczenia. Ma być ciemno jak w komórce. Okna, żaluzje,
zasłaniamy na maksa. Jeżeli mamy jakieś zegarki elektroniczne, też wyrzucamy ze swojego pomieszczenia, aby nie było tak, że wstajemy na przykład godzina 3 w nocy i się zastanawiamy, o kurczę, o 6 muszę wstać, już jest 3, bo wtedy zaczyna się wszystko psuć i już wybijamy się z tego rytmu naszego nocnego. Także wyrzucamy wszelkie rodzaje, wszelkie jakieś lampki, światełka, które mamy w pokoju. Ma być ciemno. Kolejną taką kwestią jest stworzenie takiego rytuału swojego przed snem. Może być to ciepła kąpiel, przeczytanie książki, seks, na kogo co lepiej działa. Wybierajmy to, co się u nas sprawdza najlepiej i ustalmy sobie jakieś stałe godziny. Na przykład 22, 23 sen do 6, 7 rano. Oczywiście w trakcie dnia będzie się to zmieniało, bo różne sytuacje występują, ale warto zaplanować sobie mniej więcej takie godziny i starać się o nich chodzić spać. Suplementy, diety. Suplementy, diety też warto prowadzić. Mówimy tutaj o ZMA, czyli magnez, cynk, witamina B6, tryptofan, melatonina, ashwagandha. To są suplementy, które warto prowadzić, jeżeli mamy jakiekolwiek problemy ze snem. Aczkolwiek również takie suplementy jak ashwagandha i ZMA bym prowadził do stałej suplementacji. A wspierał bardziej się tryptofanem, melatoniną w tych sytuacjach, w tych okresach, gdzie mamy problemy ze snem. Ok, przedstawiłem Wam czynniki, które u mnie się sprawdziły, sprawdziły się u moich podopiecznych. Jeżeli Wy macie tu jakieś propozycje wynikające z doświadczenia, podzielcie się w komentarzach, niech inni też skorzystają. A tym, którym ten materiał się przydał, standardowo zachęcam do dania łapki w górę, zasubskrybowania kanału. No i widzimy się w kolejnych materiałach. Pioneczka.